Aleksander Kanold zasłynął przede wszystkim swoimi pejzażami, portretami, autoportretami oraz martwymi naturami. Martwe natury w postaci zielonych, doniczkowych roślin zawładnęły jego wyobraźnią na długie lata. Pokazywał je w sposób monumentalny, niezwykle dokładny. Traktował każdy liść jakby osobny element obrazu. Ze względu na ogromną ilość, a również niezwykłą jakość artystyczną tych obrazów, artysta zasłynął nimi w świecie sztuki i był też często nazywany malarzem zielonych roślin doniczkowych. Około 1650 roku ukuto określenie martwa natura, które w języku holenderskim, w języku angielskim, niemieckim oznacza cichą, martwą rzeczywistość. Jest to jakby taki zlepek słów sobie przeczących. My określamy ten gatunek artystyczny jako natura martwa z języka łacińskiego natura morte, ewentualnie z języka francuskiego nature morte. Aleksander Kanold jest wybitnym przedstawicielem tak zwanej nowej rzeczowości, zwanej inaczej realizmem magicznym albo nowym obiektywizmem. Jest to określenie takiego nadrealizmu, który pozbawiony jest przede wszystkim alegorii, która była kiedyś cechą dawnych martwych natur. Obraz przedstawia dwie zielone rośliny doliczkowe. Na pierwszym planie znajduje się roślina zwana kliwią. Na dalszym planie, po lewej stronie, widzimy sukulent kaktus orchidee. Rośliny umieszczone są w doniczkach z chropawej gliny na tle ugrowej ściany oraz czerwonej kotary. Doniczki ustawione są na prostych, drewnianych stolikach. Koło doniczek znajdują się dwa kamionkowe naczynia w barwie ecru. Wszystkie elementy charakteryzuje lokalna barwa. Każdy z tych elementów ma swój własny kolor. Kolor jest bardzo intensywny, zarówno zieleń roślin, jak i czerwień kotary i ugier ściany. Wykorzystanie barw lokalnych, czyli każdy element ukazany jest w innym kolorze, było charakterystyczne dla wczesnorenesansowego malarstwa włoskiego w okresie Quattrocento. Dzięki takiemu potraktowaniu kolorystycznemu elementy wychodzą z tła i właściwie wszystkie, łącznie z kotarą, robią wrażenie trójwymiarowych. Są jakby mięsiste, są wypukłe i takie, których chciałoby się dotknąć. Martwe natury Aleksandra Kanolta wywołują pewien niepokój swoją nieruchomością, swoją haptycznością, swoim takim jakby wychodzeniem z tła, wręcz takim nadrealizmem. Spokojne rośliny, zwykłe doniczki, zwykłe proste stoły, to wszystko jest jakby utrzymane w pozornym spokoju, w pozornym ładzie. Wydawałoby się, że mają ochotę wyjść z kadru. W tej statycznej kompozycji wyczuwamy duże napięcie, jakby ciszę przed nadciągającą burzą. W 1932 roku Aleksander Kanold przeniósł się do Berlina i w tym samym roku wstąpił do NSDAP. Został senatorem Stowarzyszenia Artystów Pruskich i był profesorem również Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Nie uchroniło to jego twórczości przed zakwalifikowaniem jej po dojściu Hitlera do władzy do kategorii sztuki zdegenerowanej. Wszystkie jego prace znajdujące się w zasobach muzealnych i galeryjnych Niemiec zostały usunięte.